Właśnie mi BMW przysłało wiadomość, że należy wymienić olej silnikowy. Także słuchajcie, dzisiaj wizyta w serwisie BMW Smorawiński Poznań. Dzień dobry, witam. Ja wsiadam do rekordu, żeby przyjdzie, a nie przyjdzie na ciągu. Tak, na serwis. Czy odbywamy tę sytuację? Nie. Dziękuję bardzo. No to sobie trochę pooglądam. Stać się na BMW, stać się również na sztuczną nerkę. Nie wiem jak wam, ale mnie się te duże nerki, te brody nie podobają. BMW M4 w kupie. Byłem dwójka w kupie. Powiem wam, że mógłbym tutaj zamieszkać w serwisie BMW. Przemiłe panie, przepyszna kawa, różne inne napoje, wszystko za free dla klientów BMW. Czego coś więcej od życia. I dlatego właśnie stwierdziłem, że będę jeździł BMW do końca życia. Nie ze względu na te panie, czy na tą przepyszną kawę, ale kurde, za spokój umysłu. Pracy mogą cię wkurwiać, ale przyjedziesz tutaj i się wychillujesz. Słuchajcie, krótki przegląd tego, co stoi przed salonem.
słuchajcie, królestwo BMW. Dobra, słuchajcie, wracamy do domu. Serwis BMW już jest zakończony, także czas najwyższy wracać do kociołków. Za rok znowu tutaj przyjadę. Każdemu fanowi BMW-ki polecam to miejsce. To jest kurwa jak sanktuarium. Jeszcze tu wjadę, chociażby kurwa na kawę. Po alkoholach to ja chodzę tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, bo już mija trzeci miesiąc, jak zupełnie nie tknąłem alkoholu i powiem wam, że czuję się wyśmienicie. Znaczy taki detoks przed urodzinami. Serwis zgodnie z planem wykonany, a teraz czas wracać do naszych obowiązków, do moich obowiązków, bo nie mogę zapominać, że jestem w sumie wieśniakiem. Jak zrobić gnojówkę? Ja biorę odchody od przepiórek. Tutaj one są w tej chwili przykryte, bo wróble wydziubują paszę. No i wrzucam to do wody i po tygodniu to już tak pięknie śmierdzi, że można tym nawozić. Ale jak nie macie, słuchajcie, żadnych takich naturalnych nawozów, swoich własnych nie bierzcie, no to zamówcie sobie jakiś taki, jakieś takie gówno w granulacie, krowie albo świńskie, czy jakieś takie. Wrzućcie do wody i będziecie mieli piękną gnojówkę, tak? Ja się nie bałem żadne tam wywary, spokrzyp czy coś takiego. Jest masę jakichś tam dziwnych programów ogrodniczych z oglądalnością wow, a ludzie pierdolą takie głupoty, że szkoda gadać. Na przykład ostatnio jeden gościu stwierdził, tam miał chyba 200 tysięcy wyświetleń na tym filmie, że on kupuje te plusze, te wiecie, te musujące takie i wrzuca je do, wrzuca je do konewki i tym podlewa pomidory, kupuje plusze z fosforem, z potasem i z wapniem. On jest normalny. Normalni są ci, którzy kurwa go naśladują potem. Czy kurwa taki pomidor na wolności, jak gdzieś rośnie, to też ktoś mu chodzi do apteki, kupuje plusze? No nie. Dlatego zwykła gnojuwa załatwia wszystko. Nie wierzycie mi? Zobaczcie. Tak wyglądają pomidorki. Na samym gnoju. Zobaczcie. Także moi drodzy, żadnych pluszów, żadnych głupot nie róbcie. To jest roślina. Tak jak w ostatnim odcinku wiem, nie obcinajcie im żadnych liści. Oczywiście, jak te pierwsze grono będzie całe dojrzałe, to można te dolne liście oberwać, bo one wtedy faktycznie są już niepotrzebne, bo nie ma owoców na tym pierwszym gronie, tak? Ale następnym dajcie spokój.
Godzinę temu piłem kawę w BMW, a teraz będę podlewał pomidory gnojówą. Moje życie jest pełne kontrastów. A oprócz pomidorów w tym roku znowu, jakie ładne cebule mamy. Co fachowiec, to fachowiec. Ale o tej godzinie już jest luz. Cztery sztuki. Dobrze, nie musi pan. Nie trzeba? Dobrze. $5,99 za worek, czyli niemiecka cena, 59, ale w sumie 6 zł to jest niedużo za jeden worek ziemi, nie? Stać mnie. Każdy nauczyciel może przyjechać, kupić sobie cały wózek. Naprawdę, ta ziemia nie jest droga. No, moi drodzy, przyjechałem właśnie z Deptaka, z Czarnkowa. Deptaka? Ale dobra. No i bardzo miła niespodzianka. Dziewczyny chodziły i rozdawały kasztany. Oczywiście to nie jest pora jeszcze na kasztany, w sensie kasztanów, ale sezonki kasztanowców. O, może tak, kasztanowców, nie kasztanów. No i tak po każdy przechodzi dostawał, kto chciał, dostawał jeden. Nie, ale wiadomo, człowiek przystojny to dostał 5. Teraz wam pokażę. No i widzicie. Zdecydowaliśmy się tutaj z Iwoną, że posadzimy te kasztanowce. Tutaj przed naszą posesją. Żeby jeszcze te kociołki były piękniejsze. Chociaż i tak już zabójczo piękne są. No, zobaczymy, w jakim stanie one są. Woda jest, także spokojnie. O, słuchajcie, sadzonka kasztanowca. Aktywni mieszkańcy. Dowiedziałem się, że cała ta akcja ma na celu wyeliminowanie tych betonowych pustyń w miastach, czym niestety Czemków może się poszczycić. Słuchajcie, każdy z tych kasztanowców dostał już ziemię ogrodową z Biedronki. Drzewka nieduże, więc właściwie dwa worki starczyły. Mają już, jak już widzicie, agrowłókninę. Moi drodzy, to już efekt końcowy. Wszystkie kasztanowce są ogrodzone. Wszystkie kasztanowce są obsypane tym białym gresem, żeby się nie odparzyły. No i troszeczkę zabezpieczone w razie, gdyby je śmieciara tutaj cofała czy coś, to zawsze widzą te kołeczki. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Uff. Ciężkie jest życie nauczyciela na wsi. Ciężkie. Dobra. Czas na kawę.
No powiem wam, że ludzie są naprawdę pomysłowi. Gościu przede mną wiezie kosiareczkę i proszę bardzo. Z klawą otwartą. Można. Ja bym to jakoś tak sznurkiem związał, a nie, że da się. Słuchajcie, to już jest koniec tego filmu. Serdecznie dziękuję, że towarzyszyliście mi do samego końca. Zapraszam na kolejne moje przygody, na kolejne moje filmy. A póki co serdecznie pozdrawiam. Wasz Belfer wybitny, głos oświaty w twoim domu.